W Małopolsce w ramach świadczenia postojowego na konta potrzebujących przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne trafiło już 35 milionów 700 tysięcy złotych. Najwięcej środków wypłacił krakowski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i było to 19,5 miliona złotych. Jeśli chodzi o pozostałe placówki zakładu w naszym województwie, to w Nowym Sączu było to 7 milionów 700 tysięcy złotych, w Chrzanowie 5,5 miliona, natomiast w Tarnowie ponad 4 miliony złotych w ramach postojowego. Pomoc ta trafiła do ponad 18,5 tysiąca osób. Zachęcamy naszych klientów, aby składali wnioski o pomoc z tarczy antykryzysowej przez internet za pośrednictwem platformy usług elektronicznych. Taka forma składania wniosku eliminuje ryzyko popełnienia w nim błędu i ten wniosek szybciej trafia do realizacji. Niestety wiele papierowych wniosków, które zarejestrowaliśmy w naszych jednostkach, zawierały błędy. Najczęściej popełnianym błędem jest brak podpisu. Zdarzają się też wnioski, gdzie nie podano numeru rachunku bankowego lub gdzie przedsiębiorcy podawali zupełnie niepotrzebne informacje w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Jeśli wniosek jest błędnie wypełniony albo zawiera braki formalne, trafia do postępowania wyjaśniającego i wydłuża to oczekiwanie na przykład na świadczenie postojowe. Chcieliśmy temu zaradzić, uruchomiliśmy specjalny system, który nie pozwoli wydrukować błędnie wypełnionego wniosku. Do tej pory w całym kraju do naszych oddziałów trafiło ponad 1 700 000 wniosków o pomoc z tarczy antykryzysowej. Większość z nich, bo ponad 1 200 000, dotyczyła zwolnienia ze składek, 450 tysięcy zaś dotyczyła świadczenia postojowego, pozostałe różnego rodzaju ulg w spłacie składek.